Witajcie kochani na kanale Para Kulinarni. Dzisiaj jestem sama wyjątkowo, ponieważ postanowiliśmy stworzyć taką nową serię, gdzie będę pokazywała krótkie, szybkie, proste przepisy. Mam nadzieję też, że pogadamy sobie tutaj o jakichś babskich sprawach, może o detoksie, o jakichś dietach. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się taka forma nagrywania. A dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia odcinka, w którym pokażę, jak zrobić szybkie danie, które nada się na śniadanie, nada się na deser, na podwieczorek, jak również, kiedy zaskoczą Was goście, szybko możecie to zrobić i macie gotowy deser właśnie, który możecie ich poczęstować. A mianowicie będą to owoce zapiekane pod owsianą kruszonką. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania dzisiejszego przepisu będziemy potrzebować dwa jabłka, jedną gruszkę, około 50 gramów płatków owsianych. Pamiętajcie kochani, nie używajcie tych błyskawicznych, tylko kupujcie najlepiej górskie. Mogą być również płatki żytnie, jaglane, jakie tak naprawdę lubicie najbardziej. Jakieś dwie łyżki miodu, około jednej, dwóch łyżek migdałów, płatków migdałowych, pół łyżeczki cynamonu, jedną łyżkę oleju kokosowego, a także limonkę. Do zapieczenia całości będziemy potrzebować naczynie żaroodporne. Jabłka kroimy na ćwiarteczki i pamiętajcie o tym, kochani, żeby pozbyć się ze środka tych gniazd nasiennych oraz szypułek, ale jabłka zostawiamy w skórkach. Stwierdziłam, że ćwiartki będą jednak za grube, więc pokroiłam je w takie cienkie plastry. Kochani, jeśli chodzi o gruszkę, to najpierw ją obieramy, a potem kroimy w podobne plastry. Do tego przepisu pamiętajcie, żeby wybrać twardsze gruszki, ponieważ za miękkie Wam się szybko rozpadną. Teraz do rozgrzanego garnuszka wrzucamy jedną łyżkę miodu. Do tego wkraplamy sok z ćwiartki limonki i wrzucamy nasze pokrojone owoce w celu skarmelizowania ich. Całość skarmelizujemy przez około 5 minut od czasu do czasu mieszając. W tym momencie możemy dodać również część naszego cynamonu, resztę zostawimy do kruszonki. Ale ładnie pachnie. W momencie, kiedy nasze jabłka i gruszki już zmiękły, cukier, a raczej miód się tutaj ładnie już też nam przyrumienił, możemy zdjąć owoce z ognia. Na suchej patelni teraz podprażymy sobie płatki migdałów. Teraz przygotowujemy kruszonkę, także do naczynia blendera, możecie użyć także Russell Hobbsa albo blendera ręcznego. Wrzucamy płatki, cynamon, olej kokosowy, a także wkraplamy sok z 1/4 limonki. No i zapomniałabym o miodzie, który gra tutaj kluczową rolę, ponieważ wszystko nam razem sklei. Teraz wszystko razem blendujemy. No i zostało nam wszystko włożyć do naczynia żaroodpornego i razem zapiec. Zaczynamy od wyłożenia owoców na dno. Możecie do tego dodać również śliwki, morele, tak naprawdę dowolność. Wiele owoców nada się do zapieczenia. No i teraz całość posypujemy płatkami od spodu trochę. Tak wygląda nasza kruszonka przed zapieczeniem. Jak widzicie, nie jest to totalnie gładka masa. Fajnie jednak, żeby nam coś lekko chrupało pod zębami. No i wykładamy ją sobie tak niestarannie, nierównomiernie. A wierzch możemy posypać jeszcze trochę płatków migdałów. W sumie to możemy je zostawić i posypać dopiero po upieczeniu. Tak przygotowane owoce pod kruszonką zapiekamy w piekarniku nagrzanym na 180 stopni przez około 10-12 minut. Czy wiesz, że pieczone jabłka są równie zdrowe jak te surowe? Jabłka mają bardzo dużą zawartość pektyn oraz błonnika, które poprawiają nasz metabolizm, także pomagają oczyścić nasz organizm z toksyn. Cynamon zaś skutecznie obniża poziom cukru we krwi, także nasz deser możemy uznać za dietetyczny. No i kochani, przechodzimy do części, którą tygryski lubią najbardziej, czyli test smaku. Tak wyglądają nasze zapieczone owoce pod kruszonką, a teraz spróbujemy, jak smakują. Pachnie to wyśmienicie. Połączenie jabłek, gruszek i cynamonu, no to już samo w sobie jest
spoko. Jeszcze gorące. Fajne. Bardzo fajne danie, deser, śniadanie. Do tego jest dosyć fit. Oprócz tego, że dodaliśmy trochę miodu, to tak naprawdę mamy tutaj owoce, płatki owsiane, także taka solidna porcja energii na sam początek dnia. Kochani, dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się ta seria. Powiedzcie koniecznie, jakie tematy chcielibyście poruszyć. Dajcie również znać, jakie przepisy chcielibyście zobaczyć, czy taki pomysł w ogóle Wam przypadł do gustu. Pamiętajcie również, żeby subskrybować kanał, a na bieżąco będziecie ze wszystkimi filmikami. Kochani, pamiętajcie, aby zajrzeć również na naszego Instagrama, Facebooka, ponieważ tam czasami coś ciekawego znajdzie się do przeczytania. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Hej! Hej! Witajcie, kochani! Albo hej, albo witajcie, tak? Hej! Witajcie, kochani! Albo witajcie, albo hej, znowu mówiłam. No. Dzisiaj jestem sama na kanale, ponieważ postanowiłam otworzyć nową sklep. Nie wiem, co powiedzieć, kotek! O takich babskich sprawach, mam nadzieję, że... Dobrze. A także limonka. A także limonkę. Następnie wszystkie elementy... inaczej. Teraz... Dzień w łóżka. Dziś tu byłam. Łóżko, łóżko. Dziś się zagubiłam. Wow! Udało się!